chwalone jest miejsce, wybór tego miejsca. Ono daje taką swobodę i poczucie przestrzeni. Tutaj można naprawdę festiwalowo, piknikowo się brać w tym udział. Myślę, że to jest potwierdzenie tego wyboru, tego miejsca. Fajnie, codziennie coś się będzie działo, byleby pogoda dopisała. Też się dobrze bawimy, no. Przyszliśmy głównie, bo tutaj kilku znajomych startowało w tym biegu i tak po prostu kibicować trochę tego. Warunki są świetne, warunki są idealne, wprost do biegania, jest lekki wiaterek, nie jest za gorąco, no pogoda jest super. Wyzwolenie energii nastąpiło, w taki sposób skoordynowany, przygotowanie pewnej idei, bo ludzie muszą robić coś z przekonania. Były dobre idee postawione, dobre cele były postawione i wspólna praca. Cieszy mnie to, że zaczynamy dbać o wspólnotę i jej promocję. Nie spodziewaliśmy się tak wielkiego zainteresowania akcją, aż tak ogromnej liczby wiatraczków. Na początku, jeżeli gdzieś dzwoniliśmy, mówiliśmy, że musimy uzbierać 10 tysięcy wiatraczków, to wszyscy mówią, ale Jezu, jaka to duża liczba. Tutaj mieliśmy przygotowanych około 20 tysięcy wiatraczków do ułożenia. Biorąc życie na wesoło, o czym świadczy ta łąka wiatraczków i ambulans ułożony, rodzic zastępczy jest po prostu osobą wesołą, z poczuciem humoru, optymistycznie patrzącą w przyszłość. To takie święto dla nas, dla mieszkańców. To jest jedno. Drugie, najważniejsza wartość ta, że dużo osób wzięło w tym udział. I to czynnie. Nie mówię tylko wprost o tym, jak dawniej było, że korzystaliśmy z oferty, która została przygotowana, ale wiele zdarzeń było tu przygotowanych przez samych mieszkańców. I taka była główna idea.